Trudniej się sabotaży, to szybciej. Dzisiaj sobie chyba nawet trochę dłużej pogramy. Jeszcze chcę przeprowadzić piractwo, a potem tą misję wykonać. Piractwo. We'll advance into the system and destroy the next Tabanagat. We've managed to bribe and capture an Imperial Interdictor. We will be using the Interdictor to pull Tabanagat's convoys out of hyperspace. For this plan to work, the Interdictor will need to activate its ability near the Bespin shipping lanes. Fall out. Form up. Asteroids, let's move out. On station, we are ready. Dobra, tu będą broadside'y, którymi trzeba się zająć jak najszybciej. Co nie powinno być problemem. Teoretycznie nie powinno być, ale jak znam życie, pewnie będzie. O, już są. Szlak! Czy wy to widzieliście? Jakie one są uciążliwe? Czy wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście? Dobra, pieprzyć, pieprzyć. Po prostu trzymamy się. A tutaj to już widzę, że chyba działa ta zdolność. O, straciliśmy bombowce. Szkoda. Vector set, moving with speed. Acceleration in progress. Targeting. Movement systems optimal. Dobra, nie ma czasu zajmować się. Systems activated. Moving out now. Destroying another convoy should be sufficient to put some fear. Dobra, teraz już wiem, gdzie oni są, więc ten. Gdzie się ich spodziewać, więc. A przy okazji zniszczymy tego niedow. Tego broadside'a, który na. Frigate en route. We've targeted the enemy, firing weapons. Cisnąć. Enemy target sighted. Attack. Fire. Open fire. No nie. Zaraz będziemy utupieni. No już jesteśmy utupieni. Dobra, skupić się na promach. No szybciej, proszę je zniszczyć. Oj, chyba. Focusing all firepower. Attack! Fire! No, nie pamięta uległa korupcji, bardzo dobrze. No łatwo nie było przez te cholerne broadside'y, ale. No ale tu jest Vader. I jest nieźle strzeżony ten Bespin, co mnie wcale nie dziwi. Specjalnie. A na Kessel? O, można już. To jeszcze piractwo na Kessel se zrobimy. To ja poproszę. No i potem już się zajmiemy wątkiem głównym. Jak tylko trochę porozbudujemy sobie flotę. O, broadside'y możemy mieć. Dziękuję, nie skorzystam. W ogóle ciekawe, jakie są zasady, które kierują. Star Viper Squadron reporting. My skills are yours to command. Star Viper Squadron reporting. O. Już jesteś, bardzo dobrze.
Star Viper Squadron reporting. Tactical battle imminent. Dobra. No ku... Dobra, gdzie ta satelita? Zaraz się tu... O, i znowu mamy zemstę. Fajnie. Chciałoby się powiedzieć, że zajebiście wręcz. Co to jest? Osłabienie? A. Okej, okay, warto jest przydatne. O nie, od tym co nas wzięli. Dobra, pieprzyć. Bo to jest IG-AT, IG-2000 i to jest po prostu coś takiego. To jest przedłużenie po prostu jakby ciała. O Boże, co im zrobili. Co to jest? Chyba się nam nie uda, bo znowu nie przemyślałem parę rzeczy. Ej, przejął może kontrolę. Tu jest twój cel. A, mamy zniszczyć. To wszystko wyjaśnia. Zaraz zginę. Się w tego strzelę, w tego. No nie, 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 nie. Nie, nie zgadzam się. Dobra. Teraz uruchamiany ten. Uruchamiamy myślenie i tak trochę racjonalnie do tego podejdźmy. Constructing unit. Unit in production. Interceptor 4. Dobra, tu przenosimy. Czemu wy jesteście? Nie wiem, czemu to się tak robi. Jakiś błąd. Okej. Spróbujmy jeszcze raz. Nie ma się co zrażać. Daliśmy się wziąć nieźle od tyłu. Z czego specjalnie nie jestem dumny. I plan był taki, żeby tutaj zbudować ten... dalekiego zasięgu to gówna, ale chyba spalił na panewce. Dobra, poszukajmy. Teraz już wiem, że oni mnie od tylca zaatakują, to się drugi raz nie dam nabrać. I oj, właśnie najpierw wami się zajmę. Kutafony. I chyba znowu się dałem wkopać. Cofnąć się!
Nie wiem, czemu to zrobiłem, chyba dla jajec. Dobra, chyba znowu dostaję w dupę. Ale mam, dalej mam zemstę póki co. I IG-88, i to powinno wystarczyć. Bo IG-88 ma właśnie tą fajną zdolność. No i nie wiem, jakim cudem straciłem tą... No dobra. Kurna, co jest? Gdzie te gówna tu stacjonuje? Ty spieprzaj! Spieprzać! Zabraniam ginąć, jak idioci! Dobra, przejąć mi kontrolę nad tym. Natychmiast. Ja już chyba silniki straciłem. Dobra, nie zajmować się tym. Tym się zajmować. Tutaj, o, tu krążyć. Szybciej. Już? Dziękuję. Jak tam podlecę, to zrobią ze mnie sito. O, cudownie. Kurwa mać, kolejny tartan. Miesz krew zaleje po prostu. Weapons online. We're awaiting orders. Attacking. No, kolejny od tyłu. Nie, nie, muszę szybko zająć się moim celem. Bo jak tak dalej pójdzie. To my wiele nie zdziałamy. Cofnąć się. Tartan, no. Don't be idiot. Dobra, on już jest teoretycznie martwy. No, przynajmniej ta fregata klasy zemsta. Jakoś ten. Jest jakoś wytrzymała. Dobra, zignorujmy go na razie. To był błąd. Jak to wygram, to będzie, szczerze mówiąc, cud. Dobra, ale jak mi się nie uda, to już nie będę was zamęczał moimi porażkami. Coś mam, jakiś gorszy dzień. Nie, ja się odwracam. Pierdolę to. Dobra, nieważne. Poczekajmy jeszcze na te końcowe siły i ruszamy na Karidę. Może utapu. Co do utapu, to mam taki plan, że po prostu tam wyślemy sabotażystę, żeby zniszczył kofary. Nawet chyba sprawdzę, czy jest taka opcja. Ale to później dopiero. Na razie mi się specjalnie nie spieszy. Póki co robię save'a.
ciśniemy na Karidę. Jest tam... Gdzie ta Karida? A, tam. Tyrazan, I've come to collect your artifact for the Emperor. Comply with my demands, and I promise a swift and reasonably honorable death. Thrawn, of course I knew you were still lurking in my shadows. Don't tell me you're the contact Shizor arranged. In a matter of speaking, yes. Shizor is dead. The evidence you planted convinced Vader, but I recognized your unique signature. You've overstepped your bounds for the last time, Zahn. Really? You don't think I came unprepared, do you? Well done, for a petty criminal. Of course, I wouldn't have expected you to anticipate the hypervelocity gun on the surface. Well, I would expect an Imperial officer to be arrogant. I to jest właśnie prawdziwy okręt Tybera Zahna. Już teraz my mamy powon i patrzcie, co on potrafi. Beast, ho ho. Dobra. Teraz pora się zabawić. Oczywiście, jak to Marshall nie bawi się w grupowanie jakieś, tylko po prostu sobie przewagę wyrabiam na starcie już praktycznie. Dobra, cofnąć się. Nie wszyscy. A, dobra, już to zjebałem. A gdzie Tyber? A, tutaj. Może byś tak pomógł? Dobra, nie wiedziałem, że to tak działa. Ale bardzo lubię ten statek Tybera. Dobra, trudno, że chybił, zdarza się. Tam mam w zanadrzu duże siły. Pamiętam, że jak Draco zobaczył, że przeciwnik ma właśnie te działa masowe, to powiedział, chciał zrobić szybki i tak zobaczył działa masowe. Dobra, dziękuję. I odpuścił sobie. Więc, a jak Draco sobie odpuszcza, to naprawdę musi być naprawdę już coś. Dobra, fregat typu zemsty i już kwiczycie. Bo jak jest mało tych dział masowych, to one wiele nic nie da, wiele nie dają, ale jak już jest ich więcej, tak znacznie więcej. Dobra, koniec z cackaniem się. Dobra, wy się skupcie na traumie. Okej, to było chamskie. Ale mam jeszcze jedną zemstę. Nie bójcie się, więc. No, tylko Traum został? A to niespodzianka. To pełen ostrzał. Dobra. Dobra, on zaraz. No raczej nie zginie, bo to jest zaplanowane, że oczywiście, że nie zginie. Ale pamiętajcie, jeśli chodzi o te zemsty, to rekrutujcie ich dużo. I never considered retreating an act of cowardice. It's an option, like any other. In this case, my skills are needed elsewhere. And I kept you... Zniszczyć mi to. If I were you, I'd be more concerned about my own security. As you will soon discover,
No, mój statek trochę oberwał. Dobra. Skup się na tym. No, jak to tchórze. Dobra, ja tam nie pozwolę im, żeby mi tak łatwo uciekli. Zdążysz czy... Nie zdążyłem. Trzeba było w silniki celować. No trudno. Klasy. Ha, ha. Ha. Tego też będzie dużo. Prices have changed in the black market. Visit Imperial and Rebel Worlds to see what's available. No przecież chyba wszystkie kupiliśmy technologie. While you sit on your throne looking smug, Bossk has taken the artifact and sold it to the Empire. And you think a Dark Lord like Vader or the Emperor won't know how to use its power? Are you naive enough to think I just let things happen that aren't according to my carefully laid plans? You've told me the artifact is useless. I shouldn't be concerned, should I? It's almost as if there was something about the artifact that you held back from me. If I have now lost something to them of real value through some lack of disclosure on your part, why, I might take such a thing quite badly. Well, there might have been more. Shocking. Tell me. I can't be sure. I believe that there may have been another key that was required. A data lock such as that would be used only to hide something of great importance. I thought it might be a lost force technique, known only to the ancient Sith. But it would only be useful to me and my kind. But you can't be sure, correct? I did not have time to find the answers. I did not think you would give it away so carelessly. Silry, I want you to listen to me very carefully. If you ever lie to me again or hide information from me, you and every Dalthamiri witch will die the day after you betray me. And I'll kill every one of those damned rancors as well. Those orders already stand and will be carried out whether I'm alive or not. Do you understand me? I've heard enough. These are actions that you will set in motion. Lie to me, betray me, withhold information from me again, and all of these things will come to pass. Am I as clear as I can possibly be? I understand. Splendid. Now then, you're right. You can begin tracking the locator beacon we placed on the artifact. What? Did you really think I didn't know what would happen? I let Bossk steal it. I'm quite willing to sacrifice a million credits when it will lead me to the Emperor's personal archives aboard the Eclipse. Why bother getting into the Eclipse at all? You're so vastly powerful now, as you humbly stated a moment ago. I need to access the Emperor's private command console aboard the Eclipse to get what I really want. The problem has always been finding the location of the archives that contain the passkey. But Bossk and Thrawn have helpfully solved that problem for me. Do you have it, Uri? I'm tracking it, Tiber. It will take some time. I can wait a bit longer. Dobra. No i zaraz... No już. Getting a message from Mandalore. From our pirates? Yes. Their commander seems excited. Captain. I trust you have good news. I know the order was to leave Mandal Hypernautics alone, but some of my men couldn't resist hitting some of their lesser shipyards outside the system. I seized the opportunity to extort some more new ships from Mandal. Really? And how did they respond? They were only too happy to pay a little more. We have some new toys for you. Well now, that is a prize. An admirable job, Captain. Except for one thing. What's that? I cannot allow underlings to ignore my orders, or the consortium simply degenerates into a pack of bandits. Let's hope the man who replaces you will remember. Dobra. No i mamy teraz już naprawdę kurewsko niezłe okręty. Gdzie one są? Chyba jeszcze się odblokują się po tej cutscence. A, tu jest nowy. By all indications, it's in the Emperor's Imperial Archive. The Empire is sure to be caught off guard by such a bold raid on the Imperial Archive itself. That passkey is... Będzie zabawa jeszcze? To jeszcze nie koniec! Even with the Emperor and Vader absent. Thanks to IG-88's help on Bespin. Po jakim cudem mnie... A, Hongr. Get Silry and prepare to raid the Imperial Archive on Coruscant.
We must get in and out before the Emperor returns from Endor. Are you sure you want Suri along for this? She is powerful and useful despite her volatility. Be ready, though. If she tries anything, I'll require your services. I am ready. I look forward to it if the opportunity arises. Mission log updated. No, będzie jeszcze zabawa, bo oczywiście ci pieprzeni imperialiści nierozważnie postanowili mnie zaatakować i teraz powołują zaraz tej decyzji. Our scanners have detected a hostile fleet moving towards our location. Their presence in our system must be removed. Dobra, szybciej, panowie. Dobra. A, od tylca mnie, tam! Dobra, mi to nie robi różnicy. Syna grabiliście. O nie, teraz syna grabiliście. Poważnie się nagrabiliście. Przecież wy nie jesteście w stanie je pokonać, żuczki małe. Szkoda tylko, że... O! Nie, już mi was żal. Wy najmniejszych szans nie macie. Właśnie to miałem na myśli, mówiąc, że trochę przegięte jest te... że trochę przegięte jest te konsorcjum, bo to po prostu siła. Już sama stacja bojowa wystarczy, żeby naprawdę potężne ataki odpierać. Nie jestem pewien, czy stacja Imperium, czy Rebelii daje najwyższy poziom, oczywiście daje radę z takim czymś. Dobra, nie masz bata, żeby się to przeżyli. Dobra, w generator. A moment. A, broadside'y. Oto co myślę o waszych broadside'ach. Beast. W zasadzie nie o broadside'ach, tylko o broadside'ie, nie oszukujmy się. O nie! Nie ma takiej mowy! Control A i ścigamy. Najpierw atakują, potem się wycofują. Strasznie nierozważnie. Strasznie. Dobra. To by było na dzisiaj. Znowu? Dobra, ja zapisuję w tej chwili. I ja poza kamerą pozdobywam sobie okoliczne systemy, żeby już naprawdę mnie imperiali nie mogli tak łatwo zaatakować. Czyli przejmę Kessel, Kamino i tak dalej. Ale to by było na dzisiaj tak jakby na tyle. Tak więc mówił Marszal i jeszcze wszystkim widzom. Miłego wieczoru.